Ferdek ogląda program telewizji. Do mieszkania Kiepskich przychodzi akwizytor z firmy ubezpieczeniowej, który oferuje Ferdkowi ubezpieczenie na wypadek klęsk. Ferdek i Waldek od razu się zgadzają. Aby otrzymać duże pieniądze, Ferdek radzi Waldkowi, aby udawał chorego. Jednak akwizytor chce wziąć adidasy Waldka, który przestaje udawać i nie pozwala, aby akwizytor wziął jego własność. Ponieważ taki pomysł kończy się niepowodzeniem, Ferdek z Waldkiem demolują toaletę. Przychodzi akwizytor. Sądzi, że potrzebne jest ubezpieczenie. W dodatku Ferdek twierdzi, że w sypialni jest powódź. W rzeczywistości Waldek oblewa akwizytora wiadrem wody. I również ten pomysł bardzo źle się kończy, gdyż paździoch skarży akwizytorowi, że Kiepscy zdemolowali kibel. Co do powodzi, akwizytor znowu stosuje trik z adidasami. Tymczasem Halina musi zapłacić za wszystkie szkody. Listonosz Edzio wpada na świetny pomysł. Przyprowadza hipnotyzera, który hipnotyzuje Ferdka tak, aby stał się babką. Ferdek jest upodobniony do babki. Akwizytor daje Halinie czek na ubezpieczenie. Jednak 25% jest przeznaczona dla listonosza i taka sama ilość dla hipnotyzera. Ferdek zaczyna mówić głosem babki.